Wyjątkowo uroczyście zapowiadają się suwalskie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W mieście z inicjatywy Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk i Zdzisława Przełomca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, powstał honorowy komitet do spraw obchodów. Udział w gremium potwierdziło ponad 100 osób reprezentujących różne środowiska i grupy wiekowe. Komitet jest otwarty i nadal przyjmuje chętnych. Ostatnio skierowała do nas list pani senator Anna Maria Anders, która mówi, że chce uczestniczyć w tym komitecie, chce uczestniczyć w tych wydarzeniach, które będą organizowane w naszym mieście. My serdecznie za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że pani senator rzadko, ale zaszczyci nas swoją obecnością. Kalendarz obchodów, nad którym czuwa komitet wykonawczy obchodów, jest w trakcie finalizacji. Jeszcze w lutym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl będzie można zapoznać się ze szczegółami planowanych wydarzeń. Wachlarz imprez jest duży. Będą to i wydarzenia patriotyczne, i sportowe, kulturalne. Dla wszystkich. Najważniejsze z nich i najbardziej uroczyste odbędą się 3 maja, w weekend 24-25 sierpnia oraz 11 listopada. Chcemy, żeby w Suwałkach dużo się działo. Chcemy uświadomić naszym mieszkańcom, co przyniósł rok 1918 dla Polski. Polski, której nie było na mapach Europy wówczas. Jednak kalendarz wydarzeń to nie jedyny pomysł na uczczenie rocznicy. Pierwszą inicjatywą, którą będę chciał przedstawić na najbliższej sesji Rady Miejskiej, jest nadanie nazwy ulicy stulecia niepodległości polskiej. To jest nowa ulica, która jest w tej chwili w realizacji, budowana. To jest taki odcinek od ulicy Utrata do ulicy Sejneńskiej. Oprócz kluczowych wydarzeń związanych z obchodami stulecia niepodległości Polski, w Suwałkach zaplanowano szereg mniejszych działań, których jest około 100. Planowana jest wystawa plenerowa, która będzie mówiła o tych wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości. Te wystawy plenerowe, filmy, które mają być nagrywane, wywiady z mieszkańcami, poszukiwanie chociażby 100 najciekawszych postaci związanych z Suwałkami, 100 lekcji historii, co setny gość biblioteki ma otrzymywać jakąś niespodziankę. Świętowaniu będą też towarzyszyły specjalne logo, jednolita szafa graficzna materiałów promocyjnych, gadżety, puzzle związane ze stuleciem niepodległości Polski czy tematyczny mural. W konkursie, który wyłoni temat przewodni puzzli, będą mogli wziąć udział uczniowie miejscowych szkół. Władze Suwałk są zaniepokojone informacjami na temat planów dotyczących trasy kolejowej Rail Baltica na odcinku od Ełku do granicy państwa z Litwą. Ostatnie informacje od spółki PKP PLK potwierdzają, że projektowanie trasy zajmie najbliższych 5 lat, a realizacja inwestycji zacznie się po 2020 roku. Wszystko przez brak środków. Z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej znajdą się pieniądze tylko na odcinek trasy kolejowej z Ełku do Białegostoku. Nas to bardzo martwi, niepokoi, bo co będzie w sytuacji, kiedy tych środków takich nie będzie w nowej perspektywie finansowej? Kto będzie to finansował dalej? Od kilku miesięcy w Suwałkach i Ełku prowadzone są rozmowy i konsultacje z biurem projektowym na temat wykonalności projektu trasy Rail Baltica i wariantów jej przebiegu. W przypadku Suwałk rozmowy dotyczą też wyprowadzenia z miasta kolejowej stacji towarowej i przeniesienia jej w okolice stacji Papiernia. Będzie to długie takie projektowanie. Ja to językiem sportowym mógłbym tak to określić. Gra na czas. Gra na czas, bo być może coś to się wydarzy, może te pieniądze będą, może nie będą, a przedłużajmy projektowanie i zobaczymy, jak to będzie. Mimo że rolą samorządu nie jest budowa linii kolejowych, zwłaszcza międzynarodowych, prezydent Suwałk zamierza zabiegać o jak najszybszą budowę trasy, gdzie tylko się da. Będę dalej uczestniczył w tych różnych spotkaniach, kongresach, będę pytał, będę monitorował cały czas tą sprawę i będę pisał. Będę pisał do wszystkich osób, które powinny tym tematem zająć się.
się, bo nie chciałbym marginalizacji tutaj kolejowej naszego miasta i Suwalszczyzny. Szansę na przyspieszenie prac nad naszym odcinkiem trasy Rail Baltica prezydent upatruje w naszych wschodnich sąsiadach. Nadzieja w tym, mogę powiedzieć, że tutaj sąsiedzi będą mocno zabiegali o to, żeby no nie było jakiejś przerwy w tej Rail Baltice, bo i Litwie, i Łotwie zależy na tym, żeby ta trasa była trasą kompletną. Międzynarodowa trasa kolejowa przebiegająca przez Suwałki to jedno. Inną sprawą są zabiegi o poprawienie jakości trasy Suwałki-Białystok. 15 marca odbędzie się w Suwałkach drugi kongres drogowy. Organizujemy coś takiego i myślę, że ten temat będzie omawiany. Kwestia budowy Via Carpatii prawdopodobnie będzie takim tematem wiodącym, dominującym, ale również przy tej okazji będzie można wspomnieć o usprawnieniu czy też zmodernizowaniu połączenia na trasie Suwałki Augustów do Białegostoku.